Malgorzata Rozenek Majdan na treningu Lewandowskiej. Uwaga i za długie spodnie. Malgorzata Rozenek Majdan może się poszczycić doskonała figura, o które pieczołowicie dba na co dzień poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę i regularne ćwiczenia na siłowni. Do sportu nikt jej nie musi więc namawiać. I chyba właśnie dlatego postanowiła udać się na slalom osobu Anny Lewandowskiej, który trenerka organizuje cyklicznie i który cieszy się sporym powodzeniem nie tylko wśród jej fanów, ale także gwiazd polskiego show biznesu. Jako że Malgorzata Rozenek stale relacjonuje swoje życie na Instagramie, nie mogło zabraknąć także wstawek z obozu. Postanowiła pokazać, jak roluje się, ćwiczy i rozciaga. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kolejne ujęcia, na których mając nieco inny strój. Otóż, wygodne leginsy Malgorzata postanowiła zamienić na supermodne dzwony, które jednak były zdecydowanie za długie. Nogawki dosłownie szurali po podłodze i jest trudno uwierzyć, że udało jej się zrobić choć parę kroków. Nie uszło to oczywiście uwadze fanów, którzy postanowili przestrzec Malgorzatę Rozenek przed potencjalnym upadkiem spowodowanym zbyt długimi nogawkami. Niektórzy zrobili to w niewybredny sposób. Malgoska, podwin te nogawki, bo się wypirolisz. Gratuluję wytrwałości i efektów. Chryste, te spodnie idealnie nadaje się do ćwiczeń. Nogawice za długi, przewrócisz się pani. Cudzysłów. Ale nie tylko same spodnie były przedmiotem dyskusji w komentarzach. Otóż niektórzy zalili się, że na tak polecany przez Malgorzatę Rozenek obóz Anny Lewandowskiej trudno się dostać. Jeszcze inni zarzucili perfekcyjne oderwanie od rzeczywistości, pisząc, że na tego typu rozrywki stać tylko nielicznych. Niektórzy ludzie muszą pracować, żeby rachunki opłacić. I żeby gdzieś dziecko na wakacje zabrać. Napisała fanka.